że to były twoje ostatnie błędy w tym sezonie. No, nie udało się chyba dotrzymać tutaj w tej obietnicy. Dobry wieczór. Ile było dzisiaj błędów z mojej strony? Z dwa. No to druga bramka to chyba podobnie jak w poprzednim meczu to wyjście. Druga bramka, no. Powiedzmy, że przy drugiej bramce znowu nie ta decyzja. Już była krótka rozmowa z trenerem, wiadomo, nie wiadomo. Wiemy, co można zmienić. I ta zmiana musi być ode mnie. I trzeba na bardziej, więcej spokoju w tym wszystkim, podejmowaniu decyzji, bo te decyzje są złe. I nie ma co się oszukiwać. Tak jak powiedziałem, był to ostatni błąd, nieprawda. Dzisiaj mogę mówić to samo, mogę powiedzieć cokolwiek, ale nie ma to sens po prostu. Dzisiejszy mecz... Nie mam słów. Właśnie, co tam się stało? Bo te pierwsze 15 minut, 20, to powiedzmy, że pokazaliście, że potraficie grać w tą piłkę, a potem coś... Co się stało? Właśnie o tym rozmawialiśmy w szatni. Co się stało? Byli tam jakieś odpowiedzi, ale ja i tak uważam, to nie ma sens dzisiaj szukać powody tego, co się wydarzyło, bo cokolwiek byśmy powiedzieli, nie ma sens. Nie pokazaliśmy dzisiaj w tym meczu nic. Nie rozmawiamy nawet o 15 minutach czy coś, bo to jest takie to jest szukanie alibi, że zagraliśmy dobrych 15 minut. Przestańmy, grajmy 90 minut lub zagrajmy tak, jak ze Zaglebiem lubi. Dusan, trener powiedział, że to jest taki bardzo dobry mecz na to, aby się przełamać w kontekście meczu z Arką Gdynia. Czy ty też tak uważasz, że to jest taki dobry mecz, aby wstrząsnąć, aby się podnieść? To okej. To jest tak, jak gdyby, co by, jakby. My mamy wygrywać nie jeden mecz, my mamy wygrywać jakąś serię meczy. A my wygramy jeden zremisujemy i cztery przegramy. To jest takie szukanie znowu, że piątek mamy mecz. No w piątek mamy mecz, no musimy się pokazać z tej strony, na którą nas stać, bo my jesteśmy w stanie zagrać dobrych 90 minut, jesteśmy w stanie wybiegać 90 minut, ale dzisiaj nie pokazaliśmy nic. I dziś ciężko optymizm przed tymi derbami, po tym, co zagraliście w tym dzisiejszym spotkaniu. Ja bym miał jeden optymizm, ale nie będę, bo co bym był za debila, jakbym to powiedział. A co byś powiedział kibicom, którzy... Dziękuję wszystkim kibicom, którzy dzisiaj byli na meczu. Mają pełne prawo do tego być na nas zdenerwowani, obrażony, ale ja już to raz napisałem gdzieś tam, że po tych moich parę błędach dostałem wiadomość, było mi przekazane, że cała Lechia zawsze razem, no to cała Lechia zawsze razem, no i wygrywamy, czy przegrywamy, trzeba się trzymać, a nie obrażać. Czy po takim meczu wstydzi się za zespół? Wstydź mi za siebie, nie za zespół, bo ja będę bronił zespół, czy na boisku, czy przed wami. Nie powiem, dlaczego miałbym być ja jestem w zespole. My jesteśmy zespół jeden Lechia Gdańsk. A Duszana, przez te 4 dni macie mocno trenować, czy raczej nie trenować, tylko iść i pogadać między sobą? Jeżeli ja bym był trenerem, nie, znowu nie mogę powiedzieć, że znowu byłbym za debila. Ja bym dał 2 dni wolne, niech każdy sobie przemyśli, czy nawet i w czwartek się spotykamy i zrobię taką gorącą atmosferę, żebyśmy rozbili arkę. Miłego wieczoru. Dziękuję.